Dzień dobry, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Chciałbym dzisiaj zachęcić Państwa do sięgnięcia po naszą relatywną wydawniczą nowość, mianowicie po pierwszy tom biografii Ludwiga von Misesa, to książki, którą napisał Georg Guido Hulsmann. I w ramach tego zachęcania do lektury chciałbym stworzyć taki mini cykl, w którym będę przedstawiał Państwu pewne ciekawostki z życia Misesa, o których być może Państwo nie wiedzieli, a których można dowiedzieć się właśnie z tej książki, tak żeby pokazać Państwu nieco wartości dodanej, która wiąże się z lekturą tego dzieła, chociaż oczywiście jest to tylko jedynie drobna część pożytku, które płyną z lektury tej naprawdę bardzo dobrej książki. I dzisiaj ciekawostka numer jeden. Mianowicie Ludwig von Mises, o czym być może Państwo nie wiedzieli, był uznanym historykiem polskich chłopów. Jak to się stało? Mianowicie, kiedy trafił na Uniwersytet Wiedeński, to nie od razu zaczął zajmować się teorią ekonomii, tylko najpierw trafił na seminarium Karla Grinberga, historyka, który zajmował się właśnie historią chłopów w różnych częściach Niemiec i Austrii. I zlecił Misesowi napisanie pracy na temat historii chłopów w Galicji. Mises bardzo pilnie to zadanie wykonał. Po wielu godzinach archiwalnej kwerendy i czytania odpowiedniej literatury stworzył pracę o dość długim tytule, który spróbuję Państwu przeczytać. Die Entwicklung des Gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnissen in Galicien. I mowa tutaj o latach 1772-1848. I w tejże pracy, zgodnie z tytułem, Mises zajmował się relacjami chłopów i szlachty w Galicji właśnie w okresie od zaborów do Wiosny Ludów. I cóż w tej pracy takiego ustalił ciekawego? No, Mises zauważył, że pewien konflikt, który był widoczny między chłopami a szlachtą, miał swoje korzenie dużo głębiej w historii. Wskazywał, że w późnym średniowieczu, kiedy w XV wieku Polska uzyskała po wojnach z zakonem krzyżackim swobodny dostęp do handlu bałtyckiego, rolnictwo stało się dużo bardziej intratnym zajęciem, przez właśnie możliwości szerokie eksportu zboża. I wtedy szlachta zaczęła wprowadzać regulacje, które miały to wykorzystać i zwiększyć właśnie udział szlachty w tej właśnie działalności rolniczej, a umniejszyć rolę chłopów. I to znamy z historii, tak? Jakieś odbieranie gospodarstw sołtysom, wprowadzanie coraz większego wymiaru przymusowej pańszczyzny na tych powiększonych majątkach szlacheckich. Więc no, nie dziwi, że chłopi nie byli wielkimi sympatykami szlachciców, u których musieli pańszczyznę odrabiać. I wtedy w czasie zaborów wchodzi nowy gracz, czyli państwo austriackie, które zaczyna wyraźnie stawać po stronie chłopów i na przykład ogranicza bądź znosi wymiar obowiązkowej pańszczyzny, co oczywiście sprawia, że chłopi są skłonni raczej przystawać do austriackiego zaborcy, a nie do szlachciców mówiących tym samym językiem. I jakby kulminacją tych wydarzeń jest oczywiście rabacja galicyjska, czyli sytuacja, w której polska szlachta chciała się zbuntować wobec austriackich sił i przywrócić Polsce niepodległość. A ten wybuch został źle przyjęty przez chłopów, którzy na zlecenie austriackiej administracji dokonywali mordów na szlachcie. I Mises właśnie opisuje dzieje tego konfliktu i wskazuje na ich głęboki
głęboką gospodarczą przyczynę. Ta praca została bardzo szybko wydrukowana w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych tego czasu. I przepem kariera historyka stała przed Misesem szeroko otwarta. Jednak oczywiście wybrał inną drogę kariery, drogę ekonomisty. O tym, jak to dokładnie się stało, to oczywiście mogą Państwo przeczytać dokładnie właśnie w tym pierwszym tomie biografii Ludwiga von Misesa. Mam nadzieję, że nieco Państwa zachęciłem. W kolejnych filmach będą kolejne ciekawostki, więc żeby tych kolejnych filmów nie stracić, to warto zasubskrybować nasz kanał. Jeśli są już Państwo po lekturze tej książki, to oczywiście zachęcam do aktywności w komentarzach, żeby napisać, co Państwu się podobało, co Państwa akurat zaskoczyło, zdziwiło w tej biografii Misesa. Także można się swoją opinią i oceną podzielić na przykład na portalu Lubimy Czytać, do którego link znajdą Państwo w opisie. W opisie tego filmu znajdą Państwo też oczywiście link do sklepu, gdzie można nabyć tę książkę tak w formie papierowej, którą trzymam w rękach, jak i w formie elektronicznej. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.